A tymczasem chcielibyśmy przejść do tak zwanej, niekoniecznie bym powiedział niespodzianki, ale może nawiążemy do początku naszego odcinka, gdzie mówiliśmy, że będziemy mieli niespodziankę w postaci tego, że będziemy mieli swojego wysłannika na Euro, które odbędzie się w przyszłym roku w Holandii. A kto nim będzie, Marcin? Tą osobą będzie Klaudiusz Rogowiec, który dołączył do naszej ekipy i będzie u nas prowadził kącik pod nazwą Futsal Retro. Mieliście już na jego kanale okazję zobaczyć wywiad z atrakcyjnym Kazimierzem, twoim ulubieńcem, moim ulubieńcem Kazimierzem Grieniem, a następne odcinki tego cyklu będą już publikowane na naszym kanale. Dokładnie. Także Klaudiusz, witamy, a Was zapraszamy na naszą krótką rozmowę właśnie z Klaudiuszem Rogowcem. Dokładnie, gdzie zapytaliśmy się Klaudiusza, dlaczego już w sumie można powiedzieć wprost, nie mieszka w Polsce, tylko doszliście do tego, mieszka w Holandii. Jakie ma związki z futsalem? No jedziemy, to zaczynaj, panie kapitanie. Cześć Klaudiusz, co tam u Ciebie słychać? Witajcie, jak tam? U mnie w porządku, coraz lepiej. Wyjazd służy, emigracja, szczerze mówiąc. Bardzo mi się podoba w Holandii, zakochałem się tutaj w tym miejscu, więc raczej się nigdy stąd nie wybieram. Jak długo już tam jesteś? No już bardzo długo, już 7 lat jestem na emigracji. Czym się zajmujesz? Czym się zajmujesz na emigracji? Prowadzę 3 projekty w tej chwili. Jeden z nich to jest projekt medialny BTVNL, Polska Telewizja w Holandii. Robię to tutaj dla ludzi żyjących na emigracji, aby mogli mieć również parę informacji w języku polskim, bo takich tutaj jest bardzo mało. Oprócz tego prowadzę firmę, działalność budowlaną w zasadzie na zasadzie jednoosobowej działalności, gdzie po prostu jeżdżę, remontuję domki i inne rzeczy. Oraz razem z narzeczoną do spółki jeszcze wszedł salon kosmetyczny, właśnie żeby ona też miała zajęcie, żeby mogła sobie pracować pod moją nieobecność w domu sama. Z racji tego, że dołączasz do naszej ekipy Futsal Heaven, może byś przedstawił, jakie miałeś do tej pory związki z futsalem, tak? Futsalem moje związki zaczęły się przez przypadek w zasadzie, tak chyba w większości dziennikarzy, którzy x lat temu działali na rynku śląskim, przede wszystkim ja ze Śląska pochodzę, więc na rynku śląskim. To były czasy, kiedy futsal zaczynał mocno pukać do drzwi różnych redakcji i próbowali się promować. Ciężko to im szło, ale próbowali właśnie interesować różne media. Ja pracowałem w takiej jednej z telewizji internetowych, która zajęła się futsalem właśnie, no i tak jakby z obowiązku ten futsal też mnie dotknął. Potem przerodził się w pasję też dla mnie osobiście i zostałem z tym futsalem na dłużej, pracując również w klubach FUTSAL Ekstraklasy, takich jak Jango Katowice czy FC Siemianowice Śląskie. A jakie jest Twoje największe wspomnienie związane z futsalem? Jak tak sobie w głowie myślisz futsal, co Ci pierwsze przychodzi na myśl? Futsal i co mi przychodzi pierwsze na myśl, to przede wszystkim fajni ludzie, którzy tworzą tą całą futsalową rodzinę. Jest ich naprawdę sporo w Polsce. Na Śląsku, jak wiecie, jest bardzo dużo tych klubów futsalowych. Są też ligi amatorskie, które mocno dają kopa takiego do tej gry. Ale jeżeli chodzi o samą ekstraklasę futsalu, to najmilej wspominam wyjazdy z drużynami właśnie po całej Polsce. Wtedy mogłem się z nimi, powiedzmy tak, integrować, poznawać lepiej, poznawać też troszkę od środka ten futsal. Dla dziennikarza takie wyjazdy to naprawdę perełka. Zaprosiliśmy Cię do współpracy, gdyż nagrałeś pierwszy odcinek Futsal Retro z panem Kazimierzem Grieniem. Teraz będziesz publikował swoje materiały na naszym kanale. Powiedz, jakie masz plany? No, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie do Waszego magazynu i do Waszego kanału. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego. Moim planem było wszystkim pokazać Polonii tutaj na emigracji, że jest taka dyscyplina jak futsal i zmobilizować ich do tego, aby pomogli naszej kadrze w przyszłorocznych mistrzostwach Europy swoim dopingiem, no, pograć jak najlepiej tej kadrze, tak? Wszyscy wiemy, że Mistrzostwa Europy to będzie bardzo trudny kawałek chleba dla naszej kadry, ale ona z roku na rok ta kadra coraz bardziej się rozwija i rozprzestrzenia swoje skrzydła również, co widać dobrze. I taki jest plan przede wszystkim, żeby spróbować jak najwięcej tej Polonii poinformować o tym, że polska reprezentacja przyjeżdża do Holandii i aby ci ludzie zapełnili halę swoją osobą, jak i również głośnym dopingiem. Czyli jak nasz kanał dotrwa do tego momentu, będziemy mieli swojego wysłannika. Który będzie mógł na bieżąco nas informować. Mogę być korespondentem jak najbardziej, tak. Już szczerze mówiąc, poczyniłem też kilka kroków odnośnie przyszłorocznych mistrzostw Europy. Wykonałem kilka telefonów i być może ktoś znany pojawi się ze świata polskiego futsalu u mnie w Holandii i będziemy relacjonować wspólnie. Ale nie powiem wtedy. Okej, a na samym, bo będziesz u nas na kanale prowadził cykl Futsal Retro. Co tam będziesz chciał prezentować? Przede wszystkim chciałbym zaprezentować to, jak ten futsal wam się w Polsce faktycznie rozwija, bo tak naprawdę ludzie, którzy siedzą w środku, nie dostrzegają tego, jak on rośnie, jak przysłowiowe dziecko rośnie, tak? I kiedy oglądałem wasz poprzedni magazyn, był tam wywiad z trenerem Błażejem Korczyńskim, trenerem kadry, odniosłem takie wrażenie, no bez urazy dla Błażeja, był naprawdę świetnym człowiekiem, ale odniosłem takie wrażenie, że no, to środowisko futsalowe w Polsce no, ciągle ma duże oczekiwania, a nie docenia tego, co już zostało zrobione. I tak właśnie z tej perspektywy o tym retro chciałbym pokazać, co było 10 lat temu, 15 lat temu w polskim futsalu, a co jest dzisiaj, bo to jest naprawdę kolosalna różnica, pomimo tego, że tego ludzie w środku nie widzą, no bo wiadomo, to są pojedyncze cegiełki składane w całość, tak jak nagle się przerwie to, tak jak ja przerwałem 7 lat temu obserwowanie polskiego futsalu i kiedy postanowiłem się na nowo tym zainteresować, no, szczerze mówiąc, odniosłem bardzo, bardzo pozytywne wrażenie na temat tego, jak ten futsal się rozwinął w Polsce pod względem medialnym. To jest bardzo duży przeskok i chciałbym właśnie też to zaprezentować. No i też jak właściwie wyglądały rozgrywki 10 lat temu, a jak wyglądają dzisiaj, to też jest kolosalna różnica, tak? A kogo będziesz chciał zapraszać do tych wywiadów? Przede wszystkim chcę zapraszać do wywiadów osoby, które już jakby odeszły z futsalu, ale gdzieś tam cały czas wokół niego krążą, tak? Czyli nazwiska, które kiedyś w polskim futsalu były naprawdę bardzo mocne, a dzisiaj tak naprawdę już o nich wszyscy zapomnieli, tak? Jest mnóstwo takich nazwisk, mnóstwo ciekawych osób, które kiedyś tworzyły futsal w Polsce, starały się go stawiać na nogi, a dzisiaj już ich nie ma, bądź po prostu się czają gdzieś z boku i tylko obserwują, tak, na takiej zasadzie. W takim razie bardzo dziękujemy Ci, Klaudiusz, za przedstawienie swojej osoby. I co, i czekamy na Twoje najbliższe materiały na kanale Futsal Heaven. Ja również dziękuję, tak jak mówię, 10 lat mnie nie było w polskim futsalu, jest naprawdę bardzo porządny przeskok, progres w polskim futsalu, myślę, że zrobimy kawał dobrej roboty, pokazując to wszystkim. Dobra, dzięki. Wielkie dzięki. Trzymajcie się. Jest dobrze. Mieliśmy przed chwilą okazję przysłuchać nasz wywiad z Klaudiuszem, także jeszcze raz, Klaudiusz, witamy Cię serdecznie w ekipie Futsal Heaven, nasze grono się powiększa, bo jakby nie patrzeć, mamy już czwartą osobę, ale dodajemy do tego jeszcze te 275, które jest na grupie, co nam daje prawie 280 osób, które są z nami, razem tworzą z nami ekipę Futsal Heaven. Został nam jeszcze jeden kącik w dzisiejszym odcinku, a mianowicie amerykański sen, amerykański styl, a mam to na myśli, Marcin, jak dobrze wiesz, Twój kącik, czyli rozmowy w dodżu. Kogo udało Ci się tym razem zaprosić w Twoje skórzane fotele? A moim gościem jest świetnie znany w całym środowisku Tomek Aftański, trener czterokrotny Red Devils Chojnice, Tacho Toruń, reprezentacji Polski, tak. A obecnie drużyny kobiecej AZS UG Gdańsk. I powiedz nam, Marcin, jeszcze tak może krótki wstęp zrobimy, o co pytałeś Tomka? Pamiętam. Teraz mała historyjka z czasów, kiedy Aftan był trenerem Red Devils, dotyczy naszego już byłego zawodnika, być może ktoś się domyśli, ja nie będę mówił nazwiska. Wracamy z meczu ze Śląska w niedzielę już nad ranem, to znaczy poniedziałkowy poranek, wszyscy rozchodzą się do domów. Poszedłem spać, nagle spałem chyba z 2 godziny, dzwoni telefon, budzę się taki zaspany jeszcze, odbieram i nagle słyszę głos pani dyrektor z przedszkola, że w ogródku przedszkolnym została znaleziona torba ze sprzętem Red Devils Chojnice. Wypadało tylko przeprosić panią dyrektor, pojechałem do przedszkola, grzecznie odebrałem sprzęt, wróciłem, sprawdziłem numery i już było wszystko jasne. Potem się okazało, że zawodnik, o ile pamiętam, wygraliśmy ten mecz, więc atmosfera w autokarze była wesoła. Pewien zawodnik po prostu w dobrym humorze szedł do domu obok przedszkola, wziął sobie torbę, zaczął rozbujał ją i przypadkowo chyba wyrzucił do ogródka przedszkolnego. No, taka mała dygresja, teraz już się, to już było parę lat temu, ładne parę lat temu, teraz już się to bardziej sprofesjonalizowało i te wyjazdy są, powroty i wyjazdy oczywiście bezalkoholowe, a powroty są już mniej huczniejsze. Witam serdecznie w kolejnej rozmowie z cyklu Wywiady w Dodżu. Dzisiaj mam zaszczyt gościć trenera Tomasza Aftańskiego, byłego selekcjonera kadry, byłego trenera Red Devils Chojnice, Tacho Toruń, a obecnie trenera AZS UG Ladies Gdańsk. Tak jest, zgadza się. Serwus. Okej, to zaczynam. Pierwsze pytanie. Co sądzisz o kondycji polskiego futsalu? O lidze, o reprezentacji? Jak to oceniasz na ten moment? Czy idziemy do przodu, stoimy w miejscu ogólnie? No generalnie trzeba zobaczyć, jaka jest skala, nie? Bo zawsze mogło być lepiej i chyba każdy z nas, który jest tam zaangażowany w futsal, to widzi w tym futsalu taką perełkę, która ma sporo większy potencjał niż obecnie jest wykorzystywany. Oczywiście są fajne ruchy robione, niektóre i widać, że kluby poszczególne próbują, gdzieś tam walczą w tych swoich środowiskach. Fajnie, że liga jest w telewizji i fajnie, że reprezentacja jest w telewizji. Natomiast ja jakby marzyłbym, aby ten polski futsal był bardziej popularny, wszedł w takie podstrzechy, klasyczne podstrzechy, że w każdym domu wiadomo było, co to jest futsal, a nie trzeba było mnie tłumaczyć, czy to jest halówka, czy to jest futbal, czy jakieś inna odmiana, więc to jest to i tutaj upatruję w tym roli PZPN no bardzo duży, no jeżeli związek potraktowałby to na tyle poważnie, chociażby jak Portugalia, gdzie w jednym rzędzie jest Cristiano Ronaldo, Ricardinho i Nadjer, czyli 3 odmiany piłki nożnej. Tak jest, jakby 3 dyscypliny, 3 odmiany piłki nożnej połączone razem promocyjnie. Tak samo tu liczę na to, że piłka nożna, futsal i beach soccer to mogą być naprawdę fajna taka takie puzzle, które się mogły pouzupełniać. Natomiast jeśli chodzi o poziom sportowy ligi, no to na pewno dużo dodają jakościowi obcokrajowcy i to trzeba przyznać, że coraz więcej tych obcokrajowców, którzy się pojawiają, no to wnoszą jakość. No, ale trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest kierunek, w którym chcemy iść. Nie mamy juniorów, tak? No, oczywiście. I właśnie jeden turniej w roku, turniej więcej. To oczywiście, że tak. To jest rola PZPN-u od zawsze okręgów, tak? No oczywiście, że tak. Że od podstaw. Żebyśmy zrobili taką centralną ligę juniorów, jakiś taki zwiększyli prestiż tego grania juniorskiego, na pewno by się przydało. No ten jeden turniej, no to jest żart, no, bo zbieramy chłopaków z okolicznych klubów trawiastych. No, i po turnieju i futsal. Tak, no zdobyliśmy nawet brązowe medal mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej, młodzieżowej, no i co z tego, czy coś się zmieniło? No nic, świetny występ chłopaków, wielkie brawa, bo być trzecim w Europie to jest coś, wielkie brawa dla trenera Żebrowskiego, super robota zrobiona, jeżeli chodzi o selekcję, jeżeli chodzi o zrobienie fajnej ekipy. No ale co dalej? Który z tych chłopaków gdzieś tam się wyróżnia? No Krzysiek Iwanek został w tym Futsalu, a tak to cicho. Natomiast są tutaj duże wsparcie, ja bym widział, w postaci takiego pomysłu federacji na takiej strategii długofalowej, na budowanie świadomości futsalu wśród takiego zwykłego zjadacza chleba, wśród nauczycieli, wśród dzieci itd., wśród trenerów trawiastych, tak żeby to można było wszystko poukładać. Także to, no bo patrząc z perspektywy tej jakości piłkarskiej, no to nie oszukujmy się, kiedyś można było powiedzieć, że może nie byliśmy zbyt dobrze poukładani taktycznie, ale indywidualności piłkarskie to były naprawdę niesamowite. Na poziomie europejskim. Naprawdę. Drugie pytanie. Dlaczego przestałeś zajmować się męskim futsalem? To był bardzo fajny okres, natomiast wydawało mi się, że też po tej mojej wizycie zagranicznej, że nie do końca chcę żyć z futsalu, bo to też jest ważne, że postanowiłem szukać innej opcji zarabiania pieniędzy. Naszym problemem w polskim futsalu są odległości. Odległości versus to, ile my zarabiamy. No bo zakładając, że ja na trening jechałem 150 km do Chojnic, a na mecz jechaliśmy po 700-600 km, pamiętasz, dwa razy nas złota ręka wylosowała w Gorzyczkach na Puchar Polski, nie? Ahoj przygoda, nie? No to... Znamy tą złotą rękę. Na szczęście nie ma jej już w futsalu. Nie, no wiadomo, no, super sprawa, nie? Że Chojnice, to dajmy do Gorzyczek, no bo to dwa razy z rzędu. No to nie jest przypadek, nie? I to było, mieliśmy takich kilka akcji i jedziesz potem, no to nie macie cały weekend w domu i... A czy to jest zrekompensowane? No nie do końca, więc szukałem jakichś pomysłów na biznes, odnalazłem się w marketingu i super sobie w tym poradziłem. I to też takie fajne, że nagle znowu zapałem większą miłością do futsalu, bo okazało się, że mam na to więcej czasu, mogę poświęcić się troszkę więcej, więc myślę, że win-win situation. Co ci daje praca z kobietami? Czy lubisz patrzeć wreszcie na proste, ogolone nogi? Dobry, no generalnie jest ładniej, nie? No w ogóle bez uznań, no to jeżeli chodzi o ten walor prezentacyjny, no to nie, no to jest mega przyjemność i w ogóle same przebywanie wśród kobiet, obcowanie z nimi jest absolutnie czymś fantastycznym, to są cudowne dziewczyny, które oddają serce. Nie ma tego daj. Dokładnie. Wtedy no, nie ma w ogóle tej postawy roszczeniowej, jest absolutnie mega docenienie tego, że ktoś chce pomóc, ktoś chce się zaangażować. Ja jestem w tym szczęściarzem, że trafiłem na absolutnie fenomenalną grupę dziewczyn, takich, które są przepracowite, które są absolutnie do tańca i do różańca. Z nimi można konie kraść, ale z nimi się bardzo fajnie pracuje. One chłoną to wszystko, co staram się im przekazać. No i myślę, że to się fajnie gdzieś tam spina już. Mamy już swoją markę zrobioną w Polsce, bo jesteśmy tam 5. rok, kończymy graniem w Ekstralidze. Czwarte pytanie. Kogo nie lubisz w polskim futsalu? Ale tak szczerze. Kiedyś niekoniecznie lubiłem Błażeja Korczyńskiego, ale myślę, że sobie wyjaśniliśmy pewne niesnaski, które między nami były. No, trochę czasy były inne. Ja byłem młodszy. Byłem młodym trenerem, który chciał coś osiągnąć, ale który miał starszych zawodników od siebie, więc te konflikty były... No tak, bo jak miałeś... Jaki wiek byłeś? Ja miałem 25. Kadrę wziąłeś? 25 latek miałem reprezentację Polski, 24 jak byłem w klubie. W klubie byłem... Połowa drużyny była starsza. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ja nawet więcej. Pamiętam taką sytuację, gdzie wychodzimy z busa na meczu, gdzie jechaliśmy na meczu z Red Devils Chojnice, wychodzimy z busa, że hasło najmłodszy bierze piłki. No, rozumieją, najmłodszy jest trener. Tam była doświadczona. No tam była, ja nie panowie, najmłodszy zawodnik. I odwróciłem się, poszedłem, uśmiechnąłem, ale wiadomo, no, tych takich sytuacji jest sporo, więc tych konfliktów jest trochę. No, pewnie są zawodnicy w Polsce, którzy mają takie poczucie krzywdy, że których gdzieś tam może skrzywdziłem. Mam nadzieję, że nie, bo starałem się być fair. Wiadomo, że nie możesz być jak taka chorągiewka, nie? I jak zupa pomidorowa, że ci wszyscy będą lubić. Jak mnie ktoś nie lubi, no to ja lubię zupy pomidorowe. No właśnie, jak mnie ktoś nie lubi, to też z tym jestem okej. W porządku, przecież to nawet okej. Może mnie nie lubić, no ale natomiast warto powiedzieć sobie, że takie gdzieś tam docierania też powodują, że idziemy do przodu, tak? Jakbyśmy się wszyscy zawsze ze wszystkimi zgadzali, to byłoby przenudno i w życiu nie byłoby postępu. I ostatnie pytanie związane z twoją pracą komentatorską. Przygotowujesz się do komentowania, czy raczej to jest taki słowotok prosto z głowy? Czy To znaczy, ja ostatnio dużo Cię słyszę. No ja się bardzo cieszę, że reprezentacja Polski jest teraz w TVP Sport i że TVP Sport z racji tego kontraktu, który ma na reprezentację polską, pokazuje również futsal. Bardzo się cieszę, że dostaję zaproszenia, żeby tam być, bo to nie jest łatwa droga, żeby w tym miejscu się znaleźć. Jestem absolutnie z tego dumny i dostaję mnóstwo pozytywnych sygnałów, że to jest fajne, że to się da słuchać. Natomiast inne pytanie, czy się przygotowuję? Tak, przygotowuję się, zbieram informacje, ja robię sobie taki bank informacji, mam kilku informatorów w Polsce, których zadzwonię, zawsze też z zawodnikami jestem w stanie porozmawiać, bo wielu znam, czy prowadziłem wcześniej, czy też i też mam, wydaje mi się, że mam takie przyjacielskie podejście do tego, co się dzieje. Nie szukam na siłę afer, tylko staram się sprzedać ten futsal takim, jak jest najpiękniejszą dyscypliną sportową w Polsce. Dziękuję bardzo, to był kolejny wywiad z cyklu Wywiady w Dodżu. Moim gościem był Tomasz Aftański. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Jesteśmy już po kilku wywiadach, które udało nam się przeprowadzić do pierwszego pełnoprawnego odcinka magazynu Futsal Heaven, ale nie zapomnijmy jeszcze o naszym trzecim redaktorze, Marcin, a mianowicie mówimy tu o Big Daddy D i tak zwanym słynnym kąciku, gdzie Damian rozdaje złote buty, tak, ocenia bramki. Król jogurt. Król jogurt po raz kolejny w naszym magazynie. Kto tak naprawdę się pojawił w tym magazynie, to już opowie sam Damian. My możemy zdradzić tylko jedną małą rzecz, że Damian ma nowe intro, a co najważniejsze, ma nowy outfit i myślę, że wszystkim się to spodoba. Liczymy na to, że w komentarzach, czy też w jakichś wiadomościach prywatnych dacie nam znać, co na ten temat sądzicie i jakie akcje w przyszłości, Damian, oczywiście... Only serduszka reactions. Only. Zostawiajcie, pamiętajcie, łapkę w górę. Ale tak naprawdę zostawiamy Was teraz z ostatnim kącikiem. Big Daddy D przed Państwem, Król i Ogór. Witam Was w kolejnym odcinku Król i Ogór. To ja, Damian, Big Daddy D, to ja. I jak Wam się podobam w moim nowym ubranku? Dziś zaprezentuję Wam najładniejszą bramkę miesiąca i najlepszy kicks miesiąca. A więc zaczynamy! Bramką miesiąca wybrałem z meczu Dreman Opole, Tim Lemborg. Nuno Chuva, co za pięta, no portugalska pięta. To jest właśnie to, ten złoty but. Tobie się należy, jak nikomu innemu. Kicks miesiąca, Gwiazda Ruda Śląska. Co oni wyprawiali? To jest niewiarygodne! Proszę Państwa, podanie! Oj, bramkarz! No, co żeś ty odwalił najlepszego? A tu? Oj, chciał sobie wybić i bramkarz wpadł razem z tą piłką do tej bramki jeszcze na sam dodatek! No, pany, jak tak chcecie grać w Ekstraklasie, to w wielkiej przyszłości wam nie wróżę! Co za ogórki! Bramkarz nie umie wybić, zawodnicy nie potrafią wykopać. Co za ogórki z warzywniaka! To teraz, koniec w tym miesiącu, teraz lecę na halę, wręczam złotego buta! Dla zawodnika, który strzelił najładniejszą bramkę w kwietniu zespołu Dreman Opole, Nuno Chuva. Thank you. Proszę. To były wszystkie materiały, które przygotowaliśmy dla Was w pierwszym pełnoprawnym odcinku magazynu Futsal Heaven. Tak naprawdę liga jeszcze trwa, zostały do rozliczenia w cudzysłowie oczywiście kwestie spadków, ponieważ tak jak wspomnieliśmy, mistrza już znamy, zdobywcę Pucharu Polski też już znamy. Co nam, Marcin, jeszcze zostało w tym roku do zrobienia? Tak naprawdę mamy jeden pomysł i mamy ogromną nadzieję, że przyłożycie się razem z nami do tego, dojdziecie do naszej grupy futsalowej Futsal Heaven, którą mamy na Facebooku, ponieważ będziemy organizować Futsal Heaven Awards. A w takim razie, Marcin, czy jesteś w stanie powiedzieć więcej naszym widzom, co to dokładnie będzie? Futsal Awards, Futsal Heaven Awards to jest zupełnie będzie nowość w naszym środowisku, bo do tej pory wybieraliśmy najlepszego zawodnika, najładniejszy gol. My przygotujemy zupełnie inne kategorie i chcemy razem, żebyście Wy nam w tym pomogli. Na naszej grupie przygotujemy kilka kategorii, nominacji, a Wy będziecie mogli także przedstawić swoje propozycje. Następnie ogłosimy głosowanie. Dokładnie. Jak wybierzemy, to wszystko, kogo wybierzemy, komu wręczymy nagrody, to wszystko pokażemy w naszym ostatnim, tegorocznym, z tego sezonu magazynie, który wymieniamy w czerwcu. A żeby było Wam łatwiej trafić na grupę facebookową, czy ogólnie na wszystkie media społecznościowe, które dotyczą Futsal Heaven, wszystkie linki macie na dole w opisie. Także zapraszamy i widzimy się w czerwcu na wręczeniu nagród. Do zobaczenia.